tym filmie chcę Wam pokazać sposób odejmowania liczb całkowitych, który różni się od tradycyjnego pożyczania i w rzeczywistości jest bardziej zbliżony do tego, jak ja liczę w pamięci. Możliwe, że nie spotkacie się z nim w szkole, więc bądźcie ostrożni, bo nie wszyscy ludzie będą taki sposób odejmowania akceptować. Chcę Wam to pokazać, żebyście zrozumieli, że nie ma w matematyce jednego sposobu robienia jakiejś rzeczy. Jeżeli rozumiecie, jakie są zasady, co które cyfry oznaczają i to, co robicie, ma sens, to wszystko powinno się zgadzać. To, co jest fajne w tej metodzie, to to, że nie musicie pożyczać. Zaczynamy od najwyższego rzędu, w tym przypadku od setek, i poruszamy się w prawo. Na przykład mamy 301 i najpierw odejmujemy tę jedną setkę. 300 odjąć 100. To będzie 200. Teraz odejmuję 60 i mogę na to spojrzeć tak. Ile to jest 20, 2 i 0, odjąć 6. A tak naprawdę, ile to jest 200, odjąć 60. 20 odjąć 6 równa się 14. Odejmuję i zostaje 14. Teraz liczymy, ile to jest 141 odjąć 9. Może to trochę więcej liczenia w pamięci niż to, do czego jesteście przyzwyczajeni. 141 odjąć 9 to będzie 132. I taki jest wynik tego odejmowania. Zróbmy następne tym samym sposobem. Możecie zatrzymać film i spróbować samodzielnie, korzystając z tej samej techniki. 9 odjąć 2, czyli 900 odjąć 200, równa się 700. 71 odjąć 8. 21 odjąć 8 to 13, 50 i 13, 63. Teraz odejmujemy 633 odjąć 6. 13 odjąć 6 równa się 7, czyli 627. Znowu możecie zatrzymać i sami policzyć następne odejmowanie. Nie ma tu żadnych setek do odjęcia, więc możemy od razu przejść do 72 odjąć 8. Tak naprawdę to jest 720 odjąć 80, ale możemy myśleć o tych liczbach jak 72 i 8. 12 odjąć 8 to 4, czyli 72 odjąć 8 to 64. Teraz nasze pierwotne zadanie da taki sam wynik jak 641 odjąć 8. 41 odjąć 8, 33. Trochę pomagam sobie w pamięci. Czyli wynik ostateczny to 633.